Dziady to święto szczególne. W ten magiczny czas, gdy świat żywych i martwych dzieli szczególnie cienka granica, staramy się zapewnić duchom przodków, strawę i napitek, a przede wszystkim ciepło ognisk. Co więcej, podczas tej wyjątkowej nocy to właśnie żywi oddać mogą największą przysługę zagubionym duszom wskazać drogę do nawi. Przypomina nam to jedno z ważniejszych przesłań naszej rodzimej wiary: Nie tylko duchy mogą oddać przysługę żywym, ale i żywi duchom. Kult zmarłych istniał zawsze. Wiara w życie pośmiertne jest rówieśnicą ludzkości. To więcej niż wiara, to przeświadczenie. Wrodzony instynkt święto zmarłych, czyli dzień poświęcony ich pamięci obchodzony był przez ludy słowiańskie kilka razy w roku, przy czym najważniejsze przypadały w kwietniu oraz listopadzie. Podobnie jak ludzie świata antycznego, nasi przodkowie wierzyli, że pewna część zmarłych, na przykład ci, którym z różnych powodów nie dane było jeszcze trafić do nawi, zazdrości żywym bytowania na ziemi. Między innymi z tego powodu, choć przede wszystkim dla okazania szacunku zmarłym, składano do grobu stosowne dary. Wierzono, że dziadom poświęcony jest najświętszy kąt izby, a także, że mogą one chować się w blacie stołu, jednocześnie domagając się przy tym szacunku domowników. Jeszcze w XIX wieku, zwłaszcza na wschodnich krańcach Polski, na pograniczu litewskim i białoruskim, dość powszechnie odprawiane były obrzędy ku zmarłych zwane dziadami. W tym dniu wiara ludowa tak dalece ożywiała zmarłych, że stawiano na grobach nie tylko pieczywo, ale i kaszę, miód, jajka. Często urządzono na grobach ucztę z udziałem krewnych zmarłego, której resztki pozostawiano żebrakom. Drugim, obok karmienia dusz, akcentem tego święta było palenie ogni. Początkowo zapalano ogniska na rozstajnych drogach, aby wskazywały kierunek wędrującym duszom. Przy tych stosach zziemnięte dusze mogły się też ogrzać. Od XVI i XVII wieku ogniska te zaczęto palić na cmentarzach. Stąd dzisiejsze symboliczne świeczki i znicze na mogiłach. W innych regionach dziady odwiedzające swe rodzinne domy ugaszczano gorącym, parującym posiłkiem. Gdy owa uczta odbywała się w domu... Po wieczornym powrocie z cmentarza gospodarz trzykrotnie obchodził chatę i niosąc przed sobą bochenek chleba, wypowiadał stosowną formułę do usadowionej w oknie gospodyni. Po tych zabiegach gospodarz wchodził do izby i wraz z pozostałymi domownikami odmawiał modlitwę, po czym wszyscy zasiadali do stołu. Jeśli podczas takiej wieczerzy łyżka spadła pod stół. Zgromadzeni wiedząc, że to duchy porwały łyżkę z rąk, nie próbowali jej podnieść. Jeśli kto jednak odruchowo sięgnął ręką pod blat, to winien był na miejscu łyżki położyć kawałek chleba. Tego dnia zakazane było szycie, przędzenie, prasowanie, rąbanie drewna, cięcie sieczki i wylewanie brudnej wody przez próg, czyli wykonywanie wszystkich czynności bogących zaszkodzić przybyłym duszom. Przed udaniem się na spoczynek rodzina jeszcze raz oddawała cześć duchom przodków w świętym kącie izby, po raz ostatni tego dnia odmawiając modlitwy za zmarłych. Gospodynie zamiatały izbę, słały białe ręczniki, albo obrusy na stołach i kładły na nich chleb, sól i nóż, aby zmarli odwiedzający w tę noc domostwo nie odeszli głodni.